Siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, pryskamy. Idzie nam tutaj herbicyd na posiany rzepak. To na panie przed chwilą skończyliśmy. Pryskamy środkami. Mam tutaj kalif i mezotop. Tak, mezotop, dobrze powiedziałem. Widuję dawkę wody jakieś 330 litrów na hektar, nawet trochę więcej, bo jest działka ponad 2,5 hektara, 2,70. Tutaj prawie 1000 litrów na tą działkę chcemy wylać wody ze środkami. Jak widać, podświetlenie lancy sprawdza się w takich momentach bardzo, bardzo fajnie. Całkiem ciekawie to wygląda. Idzie nam tu środek mezoto w dawce 1,7 litra na hektar i kalif tutaj jest pół litra na 3 hektary, więc tam jakieś 100 ml. Wyłączamy sekcję, żeby było jak Bóg przykazał. Takie uroki pól z krzakami z mocnym klinem. A jeszcze się boję, domowy sposób na niezaczepianie lancą po ziemi zawiódł. Dalej. Pole z klina z jednej strony dochodzi do asfaltu, z drugiej strony do drugiej działki, więc nie ma jak tutaj zawracać na jakichś dróżkach czy czymś w tym rodzaju. Trzeba robić ścieżkę w poprzek pola, dopiero wtedy
można sobie swobodnie nawracać. Widzę, że mnie zerwało podgląd z kamery. Ale dlaczego, to nie wiem. Jednak wszystko w porządku jest, ale nie jest w porządku z opryskiwaczem, gdyż są dwie przestawione na skraju. Trzeba to poprawić. Takie to uroki tego bierckiego. Dysze się przekręcają, się zaczepi gdzieś tam trochę o ziemię. Ścieżki mamy zrobione w sposób bardzo profesjonalny. Tutaj kolega Rafał siał. Kamil, co tam, który przejazd miał wychodzić ścieżką, przejeżdżał za nim właśnie zetorem. Dzięki temu mamy piękne, gotowe ścieżki przedwschodowe. Dzięki temu dokładnie możemy sobie to teraz opryskać. Tak jak wcześniej wspominałem, mamy zasianą odmianę Wisby. W dawce jakieś 3,4 kg na hektar. Już tutaj kolega przyjechał, zrobiliśmy próbę kręconą i można powiedzieć, wyszło co do grama. Można powiedzieć, że wręcz nawet idealnie. Lepiej niż bym się mógł tego spodziewać. Także akurat z wysiewu jestem bardzo zadowolony. Wyszło to bardzo dobrze. Co do samego siewu, nie nagrywałem specjalnie odcinka vloga, bo w sumie nie jeździłem ze sterami ciągnika, tylko tak jak mówiłem, kolega siał mi rzepak. Myślę, że coś pojawi się na głównym kanale, kilka win z drona udało mi się nagrać w międzyczasie, także postaram się coś tam sklecić. Pole po siebie jest bardzo równe, bardzo równo uprawione. Jestem zadowolony z efektu po zestawie kuprowo-osiewnym. Ścieżki mamy ładnie porobione, więc teraz tylko czekać na wschody i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, dlaczego ta lance tak mocno jest przechylona. Może to wina belek w ciągniku cięgien, albo po prostu płynęło ją w tą stronę i tak została. O, pyk. Skoczyło na swoje miejsce tak jak trzeba. Gdzie to mamy ścieżkę? Wyciągałeś to do, czy nie? Od stabilizacji? Tak? Tam to od stabilizacji wyjmowałeś ten stworzeń, czy nie? Nie.
fazie będzie jakiś oprysk na samosiewy. Pole jest po przężycie, więc trzeba się spodziewać, że żyto będzie odbijać to bardzo, bardzo w dużym stopniu, co jest w sumie normalnością już na naszych polach. Gdzieś te samosiewy odbijają i się w bardzo dobrym stopniu utrzymują. Przez to zboże jest dość mocno zanieczyszczone później. Ale na to nic się nie poradzi. Jakby się dobrze idzie? Co? To jest 700 litrów. Zmniejszysz ciśnienie? Grunta by nie zabrakło, lepiej żeby zostało przejechać gdzieś ten drugi raz, a żeby nie zabrakło, bo to później jest problem. Nerwujemy ta lance przychylone, że tam strasznie w górę idzie. Na to to się raczej nic nie poradzi już. Ciśnienie? Tak jak mówię, lepiej żeby zostało to odrobinę w opryskiwaczu gdzieś przejechać, drugi raz poprawić lekko, niż ma nam zabraknąć. Jak wiadomo, i tu wychodzi nam w odwrotną stronę. Właśnie planuję zakupić stabilizację hydrauliczną do tego opryskiwacza, bo już można powiedzieć, że rozglądam się za nią od dłuższego czasu. Przy opryskach wiosennych mnie to denerwowało, że ciągle ta lanca gdzieś ciągnie po ziemi. No ale skończyło się na zamiarach. Tak doszło do tego, że już mamy rozpoczęty kolejny sezon na polu, a nadal tej stabilizacji jeszcze sobie nie kupiłem, ale myślę, że do końca sezonu powinna się pojawić. Nie bardzo to idzie zrobić, bo jest zablokowane. Trzeba było na cięgnach regulować, ale to tak średnio. Akurat tak wychodzi, że chyba połowa ścieżek na tym polu jest w tym bruździe, więc będzie ciekawy rok w pryskaniu. O! Teraz już poszło konkretnie. No niestety tamta strona w górze, ta ciągnie po ziemi. Tamta strona cały czas w górze.
szybki. Fajna pogoda, można będzie dronem polatać, kilka ujęć zrobić, może jakieś coś się zmontuje na film z siewu rzepaku. Zobaczymy, czas pokaże.